Hejka, z tej strony są Pony i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Memów z Miraculum. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc zanim zaczniemy, jeszcze tylko chcę wam powiedzieć, że możecie mi wysyłać swoje memy na mail sompownyity@gmail.com. Ja będę je przeglądać, jeśli będą jakieś spoko, to będę po prostu wstać do odcinka. Ale już zacznijmy. Kiedy wiesz, że twój crush lubi twoje alter ego? No to jest dosyć całkiem śmieszny mem, zwłaszcza jeśli to jest mem właśnie z początkowej wersji Miraculum, czyli Ladybug PV. Znaczy, według mnie po prostu jest taki w miarę okej. Kiedy ktoś powie, że jestem za stary na oglądanie Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Jestem dalej młody, mam tylko 186 lat. No to jest dosyć prawdziwe, w sensie ja twierdzę, że seriale są dla każdego w każdym wieku i nie ma jakiegoś ograniczenia wiekowego. Kiedy ktoś powie, że nie lubi Miraculum, Biedronki i Czarnego Kota, no to jest dosyć prawdziwe, w sensie fani pewnie będą wiedzieć, o co chodzi. Bo tak pewnie większość z nas reaguje. Kiedy ktoś powie Miraculum Biedronka, no w sumie ta reakcja Adriana bardzo pasuje, to jest takie, wiecie, takie bardzo leny i bardzo śmieszne, przynajmniej dla mnie. Kiedy twój przyjaciel shipuje Chloe z Adrianem, no to jest dosyć też prawdziwe, w sensie taki ship nie ma prawa istnieć, tylko Marinette x Adrian, ewentualnie Marichat, ale no tak to nie ma taki ship prawa istnieć. Oryginalne versus zrobione w Chinach. To mnie bardzo rozbawiło, bo jednak widać właśnie tą różnicę, że Marinette taka ta oryginalna i Chloe. I to jest coś takie prawdziwe i po prostu śmieszne, jak dla mnie. Kiedy próbujesz wyjaśnić Miraculum, ja, moi niezainteresowani przyjaciele. W sensie to jest też takie prawdziwe, kiedy komuś tłumaczysz właśnie, na czym polega Miraculum, a twoi przyjaciele patrzą na ciebie jak na idiotę. To według mnie też jest dosyć śmieszne. Kiedy jesteś smutny, ale dalej kochasz jedzenie. No to jest dosyć też takie... takie 2 na 10 może bym powiedziała, ale to ta mina Tiki po prostu mnie rozwaliła. Tak się patrzy w nicość, takie... A to ciastko, dalej je kocham. Nie możesz zabrać moich ciastek. Ten Adrian taki patrzący, właśnie pewnie na ojca patrzy, albo na kogoś innego i taki właśnie załamany, że mu ciastka zabiorą, to jest też dosyć śmieszne. Tak więc to było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, będzie mi naprawdę miło. Chcę wam tylko powiedzieć, że założyłam Aska, do którego link macie w opisie. I tam możecie zadawać mi pytania, po prostu ja będę na nie odpowiadać, jak najszybciej się postaram. Standardowo pamiętajcie, żeby wysyłać memy oraz jakieś fanarty, czy po prostu jakieś informacje, czy cokolwiek. Na mail sompownyity@gmail.com oraz macie mojego Discorda w opisie. Tak więc ja uciekam, do następnego, cześć!